Ja zapraszam serdecznie. Właśnie czekamy, żeby rozpocząć. Są panowie, proszę bardzo. I w ten sposób możemy, zdążając w kierunku początku sali, przymierzać się do rozpoczęcia. Panie magistrze Dziuban, pana posła, może poproszę z tamtej strony, bo tutaj już są miejsca zajęte. W pierwszym rzędzie po lewej mojej stronie są jeszcze wolne miejsca. Pan poseł będzie miał też wykład, więc chcemy, żeby był blisko. Proszę państwa, w związku z tym, że czas goni szybko, kwadrans akademicki już minął, państwo pozwolą, że powitam wszystkich państwa bardzo serdecznie, ale chciałbym, jak to obyczaj akademicki przynajmniej sugeruje, chciałbym ze szczególnymi słowami gorącego powitania prosić o to, by przedstawił się państwu, znany państwu skądinąd, nasz magnificencja rektor, profesor doktor habilitowany Alojzy Szymański. Witam pana rektora bardzo serdecznie. Magnificencja rektor, jak co roku, jako wielki sympatyk sadownictwa, owoców, zaszczyca nas swoją obecnością, nie sam. Jest z magnificencją rektorem kilku prorektorów, właściwie to praktycznie wszyscy, powiedziałbym, prorektorzy. Jest pan profesor Jan Niemiec. Witamy panie rektorze bardzo serdecznie. Jest pierwszy zastępca, tak powinienem powiedzieć, magnificencji rektora, pan rektor Wiesław Bielawski. Witamy bardzo serdecznie. Jest pani dyrektor biura, pani Anna Żuchowska, witamy bardzo serdecznie. Chciałbym również bardzo serdecznie powitać moją bezpośrednią przełożoną, panią dziekan, profesor doktor habilitowaną Katarzynę Niemirowicz-Szczyt, dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Jak zawsze, proszę państwa, mamy przyjemność nie tylko prosić jako wykładowców profesorów z Instytutu Ogrodnictwa, ale mamy przyjemność również powitać corocznie dyrekcję pana profesora, pana dyrektora, najpierw tak powiem może, profesora Adamickiego, który jest dyrektorem Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Witamy panie dyrektorze bardzo serdecznie i nie mniej serdecznie witam panią profesor, też dyrektor tegoż instytutu, panią profesor Małgorzatę Korbin. Witamy bardzo serdecznie pani dyrektor. Chciałbym również powitać przedstawicieli, którzy zajmują się współpracą, wspomagając rektora naszej uczelni, zarówno w kontaktach z gospodarką, jak i nie tylko swoją drogą. I witam pana profesora Andrzeja Lenarta tutaj, który też co roku przyjeżdża po to, żeby mieć stały kontakt z bracią sadowniczą. Witam pana prodziekana Marka Gajewskiego, naszego wydziału. Witam bardzo serdecznie. Proszę państwa, witam bardzo serdecznie profesorów innych uczelni, którzy przyjechali wspomagając nas również w części wykładowej, a także jako przedstawiciele świata nauki. I jeszcze patrząc tutaj w drugim rzędzie, umknął mi pan kanclerz, którego teraz dostrzegłem. Witam bardzo serdecznie pana doktora Wojciecha Skarżyńskiego, kanclerza SGGW. Jest nam również bardzo miło. Serdeczne słowa powitania chciałbym skierować również do parlamentarzystów. W pierwszej kolejności witając pana senatora Jerzego Chruścikowskiego. Witamy bardzo serdecznie panie senatorze. Jest z nami również pan Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Witamy bardzo serdecznie. Pana posła Maliszewskiego państwo znają, ale też będzie dzisiaj jako wykładowca witany i zapowiadany. Ja niemniej jednak ze swojej strony bardzo serdecznie również witam pana posła. Bardzo nam miło.
Proszę Państwa, witam przedstawicieli prasy fachowej, witam sadowników, witam wystawców. Zapewne wszystkich nie jestem w stanie wymienić, w związku z tym proszę mi wybaczyć, że ewentualnie popełnię tutaj nie tak, jeśli kogoś nie wymieniłem z imienia i nazwiska, ale niezmiernie gorąco wszystkich Państwa w imieniu całego zespołu, zarówno przedstawicieli firmy BSF, z którą nam się współpraca od wielu lat bardzo pomyślnie, jak i w imieniu swoim i pracowników katedry i studentów katedry sadownictwa, witam Państwa bardzo, bardzo gorąco. Magnificencjo rektorze, jeśli Pan pozwoli, to zmienimy tym razem konwencję i 11. edycję. Chciałbym, żeby w pierwszej kolejności otworzył, czy właściwie nie otworzył, aby zabrał krótko głos, a magnificencję poproszę o otworzenie całej imprezy. Czyli proszę w tej chwili Pana Cezarego Urbana, prezesa działu Agro BSF, o to, żeby jako pierwszy w 11. edycji zabrał głos. A ja chciałbym przy okazji też powiedzieć, proszę Państwa, że z Panem Grzegorzem Lewandowskim, który jest przedstawicielem firmy BSF, owocna współpraca od wielu lat sprawia, że jesteśmy w stanie w tej chwili gościć Państwa w nowych warunkach. Bardzo proszę. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, to już 11. edycja MTAS-u. MTAS to przede wszystkim modelowy rodzaj współpracy, modelowy przykład współpracy świata nauki reprezentowanego przez SGGW i biznesu. Ta koncepcja targów sprawdziła się na tyle dobrze, że przez te ostatnie 10 lat, można powiedzieć, tak pączkowaliśmy i w pewnym momencie już zabrakło nam miejsca w gromadzie. Stąd przenieśliśmy targi tutaj do Centrum Expo 21. Miejmy nadzieję, że ta lokalizacja okaże się komfortowa. Patrząc na MTAS, na te 10 lat i na polskie rolnictwo w perspektywie ostatnich 10 lat, widzę pewną analogię. Te 10 lat to był naprawdę świetny okres dla polskiego rolnictwa, które doskonale wykorzystało wszystkie możliwości płynące z akcesji unijnej. Wiem, druga połowa 2014 roku może już nie była tak różowa. Powody znamy. Globalna klęska urodzajów, embargo rosyjskie, efektem czego było załamanie cen płodów. Jaki będzie rok 2015? Widzimy już pierwsze sygnały, jeżeli chodzi o produkty, o płody typowo polowe, tak jak chociażby pszenica, widzimy sygnały odbicia cen. Także jest to pierwszy pozytywny sygnał, który pozwala optymistycznie patrzeć na sezon 2015. Jeżeli chodzi o sady, pewnie musimy się uzbroić w cierpliwość. Niemniej jednak tego typu trudne sytuacje paradoksalnie w średniej perspektywie mobilizują do zmian, tak jak chociażby dalsza poprawa jakości owoców, która koniec końców, miejmy nadzieję, da nam szansę na zdobywanie innych, nowych rynków zbytu. BSF jest z jednej strony organizatorem, z drugiej strony jest wystawcą i jesteśmy liderem w ochronie rozwiązań sadowniczych. Jak co roku przygotowujemy paletę produktów, rozwiązań na sezon, staramy się też wprowadzać nowości. W tym roku taką największą nowością, jeżeli chodzi o sady, którą przygotowaliśmy dla Państwa, jest fungicyd Faban. I tak też rozumiemy naszą rolę jako firma innowacyjna, dostarczanie nowych rozwiązań, które Państwo możecie zastosować w swojej produkcji. Tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Serdecznie zapraszam na te dwa, miejmy nadzieję, owocne dni targów. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj Państwo
inspiracje, pomysły, które będziecie mogli zastosować w swoich sadach. Życzę wszystkim, aby i same targi, ale przede wszystkim cały sezon 2015 były bardzo udane. Teraz już dziękuję i oddaję głos z powrotem do naszych partnerów ze SGGW. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Teraz poproszę, mam licencję rektora, pana profesora doktora habilitowanego Alojzego Szymańskiego, o to, aby zechciał oficjalnie otworzyć tę imprezę, a przy okazji skierować kilka słów do braci sadowniczej. Bardzo proszę, pan licencję. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Zwykle na wszystkich tego typu uroczystościach jestem, a szczególnie wtedy, kiedy organizowane są przez bardzo prężnie działający Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, na którym to pięknie zorganizowana funkcjonuje Katedra Sadownictwa. Słyszy się wiele w środkach masowego przekazu o tym, że kraj nasz dogania kraje rozwinięte w wielu obszarach przemysłu, innych gałęziach gospodarki. A co stało się z tym obszarem rolnictwa, z obszarem szczególnie obejmującym ogrodnictwo i sadownictwo? Ten rok trudny dla tej gałęzi pokazał, że wszyscy nagle zauważyli i zrozumieli, że Polska jest w czołówce produkcji jabłek i wiele innych owoców. Jakie zdumienie. Bo to stało się tak oczywiste, że przestano o tym mówić. I wielu już zapomniało o tym, że to jest oczywisty fakt. Dlaczego się tak stało? Otóż wszystko to dlatego, że w obszarze tej części gospodarki żywnościowej pracują osoby do tego przygotowane i powołane. To wieloletnia tradycja, począwszy od profesora Pieniążka i następców jego, do pana profesora Tomali, który reprezentuje ten ciąg profesorów, pracowników nauki, którzy to rozwijają w naszym kraju pięknie funkcjonujące sadownictwo. Rozwijają to sadownictwo w łączności z producentami, w łączności z gospodarką. Czyli to jest piękny model realizacji misji szkolnictwa wyższego w obszarze, w którym Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego została zdefiniowana. Bo ta uczelnia jest uczelnią szczególną, o jasno określonym profilu działania. My mówimy, że my jesteśmy od gospodarki żywnościowej, od jakości środowiska i od technicznej infrastruktury terenów niezurbanizowanych, terenów wiejskich. I te misje realizujemy. I jestem właśnie dlatego na wszystkich uroczystościach tej katedry i tego wydziału, dlatego, że tu dopatrujemy się takich modelowych rozwiązań, że my nie musimy czerpać doświadczeń z krajów rozwiniętych, jak mówimy, tylko mamy własne rozwiązania i to od nas się uczą inni, jak doprowadzić kraj do tego, by przodował w produkcji, w gospodarce żywnościowej w pewnym określonym obszarze. I dlatego głębokie podziękowania, gorące podziękowania dla pana profesora Tomali, dla pani profesor Niemirowicz-Szczyt, że tak właśnie ten wydział prowadzą, a inni się tego uczą. Są tutaj parlamentarzyści, senatorowie. I biorąc pod uwagę fakt ten, jak dużo zrobiono w tym obszarze gospodarki naszego kraju, proszę o wsparcie sektora sadowniczego wtedy, kiedy nastąpił problem. Bo ten rok pokazał, że ten problem jest za ścianą i on może przyjść i przyszedł. Ja ze swojej strony jako rektor uczelni deklaruję pomoc katedrze w tym właśnie okresie trudnym.
bo wiem, że taka pomoc przyniesie efekt i to niedługo efekt bardzo korzystny, bowiem ten okres trudu i kłopotu minie, a my pozostaniemy z tym, co rozwiniemy. I teraz wspólna, solidarna postawa i parlamentarzystów, i rektorów pozwoli na to, że sadownictwo rozwijać się będzie dalej. Przechodząc dzisiaj tu, obserwuję poszczególne stoiska, jak zwykle Katedra Sadownictwa SGGW wyróżnia się pewną koncepcją, zawsze inną i nie trzeba było mówić, bo to każdy od razu zauważył. Tą łączność z Chopinem, z piękną muzyką i patrząc na te jabłka tak pięknie ułożone, od razu wiemy, że to jest polskość. Polskie jabłka w duchu wielkiego kompozytora. I za to bardzo gorąco dziękuję panu profesorowi. I życzę, by katedra i wydział rozwijały się tak dalej, by ten postęp był widoczny na co dzień i by inni mogli jak dotychczas wzorować się na tym, co robi ten wydział, co robi ta katedra i byśmy mogli we wszystkich obszarach działalności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie mogli powiedzieć, że my nie musimy czerpać doświadczeń od innych, bo mamy własne, dobre i niech inni od nas się uczą. Zatem cóż pozostało? Otwieram międzynarodowe targi z wielką nadzieją, że wszystko to, co tu będzie omówione, pokazane, będzie służyło rozwojowi sadownictwa, polskiego rolnictwa i naszego kraju. I żebyśmy mogli wynieść tu z tych targów piękny obraz, pięknych jabłek, które powinny znajdować się we wszystkich sklepach całego świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie rektorze. Proszę państwa, to ciągłość myśli i serca sprawia, że można usłyszeć później w podsumowaniu takie piękne zdania, które wypowiedział mój magnificencja rektor. Ja powiedziałbym dalej, że można nawet powiedzieć, że życie warte jest życia, kiedy patrzy się na dokonania sadowników i na chęć wspólnego działania, również w sytuacji, kiedy rzeczywistość staje się trochę bardziej trudna. Ale nie byłoby tego, proszę państwa, gdyby też niedobra współpraca, owocna współpraca pomiędzy naszą uczelnią a Instytutem Ogrodnictwa. I dlatego też bardzo proszę pana dyrektora Adamickiego o to, żeby zechciał również zabrać głos. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Serdecznie dziękuję za zaproszenie Instytutu Ogrodnictwa na tą konferencję i bardzo się cieszę, że możemy być partnerem przy organizacji tego typu konferencji uczestnictwa i przekazywania naszych najnowszych wiadomości do praktyki sadowniczej i do praktyki ogrodniczej. W ostatnim roku, znaczy poprzednim roku, kiedy zabierałem głos, to wszystkim sadownikom życzyłem bardzo udanego roku dużych plonów. Takie plony uzyskaliście państwo. Nie przewidywałem, że będą inne trudności. I niestety spotkały nas trudności zarówno praktykę sadowniczą, jak również naukę, bo z tym się absolutnie ciągle wiążemy. To, co się dzieje w praktyce, to się dzieje w nauce. I dlatego mam nadzieję, że ten rok dla nas jest, dla nauki i dla praktyki trudny. Ale w tym trudnym okresie powinniśmy wyciągnąć wnioski, podjąć dobre decyzje. Stać, wydaje mi się, sadowników polskich na to, żeby ten okres przetrwać, iść dalej, rozwijać to sadownictwo i wydaje mi się, że również nauka ogrodnicza będzie się rozwijała. Korzystając z obecności parlamentarzystów, bardzo bym prosił tak samo o poparcie wszelkich inicjatyw Instytutu Ogrodnictwa, które zmierzają do tego, żeby wprowadzić tą innowację do ogrodnictwa, co pozwoli na rozwój rynków i dalszy rozwój naszego ogrodnictwa. Dziękuję bardzo i życzę owocnych obrad. Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze. Ja przepraszam państwa, że otwarto jest z jednej strony myśli,
serca, umysłów, a z drugiej strony chęć współpracy i pragnienie właściwie pewnej konsolidacji środowiska sprawi, że damy radę i w tych nieco trudniejszych uwarunkowaniach. Ja teraz poproszę jeszcze o zabranie głosu pana senatora Jerzego Kruścikowskiego, który również chciałby do państwa skierować dosłownie kilka zdań. Bardzo proszę, panie senatorze. Szanowni państwo, bardzo mi miło, że mogę dzisiaj przebywać z państwem tutaj, w tym gronie sadowników. Już nie na ulicy, nie pod Urzędem Rady Ministrów, ale tu, jak i również kiedy miłowie, gdy przychodzicie państwo, czy profesorowie, wspólnie na nasze posiedzenia Komisji Senackiej. Ja tu dzisiaj jestem akurat też z panem marszałkiem Senatu, z Stasiem Karczewskim, który też pochodzi z rejonu góryckiego, który, można powiedzieć, interesuje się na bieżąco. I mogę powiedzieć tak, panie rektorze, otwarci jesteśmy cały czas jako parlament, jako Sejm i Senat na współpracę. Nasze działania w pomocy były wyraźne i są do dzisiaj cały czas skuteczne, na ile możliwe. Dzisiaj moja osoba reprezentująca rolników w Brukseli, w COPA COGECA, jako wiceprezydent COPA, robię też ze swojej strony wszystko, żeby w Unii Europejskiej te problemy rozwiązywać. Efekty są takie mizerne, ale jakieś są i to pomaga. I to mamy nadzieję, że jeszcze nie koniec tej pomocy. Myślę, że mogę zadeklarować, że na pewno w imieniu Senatu i tutaj kolega Maliszewski też w Sejmie czynimy wszystko, żeby te problemy rozwiązać, żeby było jak najmniej, aby państwo mogli dalej produkować, a ta konferencja dzisiejsza, myślę, że służy poprawieniu jeszcze tej efektywności tego dobra, co czynicie, czego życzę z całego serca, pomyślności na ten rok i jak najwięcej dobrych kontraktów i sprzedanych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja rozumiem, teraz już widać po sali, że sadowników zebrało się tutaj liczne grono. Rozumiem, że państwo czekacie, aby z niewielkim opóźnieniem rozpocząć czerpanie wielkimi chochlami tej wiedzy, którą chcą w sposób otwarty dzielić się z państwem nasi znakomici wykładowcy. Ja w takim razie, żeby nie opóźniać, poproszę panią profesor Ewę Jadczuk-Tobiasz o to, aby zechciała przewodniczyć pierwszej sesji. Będziecie państwo mieli możliwość tutaj wysłuchać znakomitych osób, w tym pana profesora Makosza jako pierwszego, zaraz pani profesor zapowie, ale również pana posła Maliszewskiego, którzy nakreślą państwu pewne przemyślenia własne dotyczące tego, jak można się odnaleźć i co należy zrobić, żeby się odnaleźć w tej dość trudnej rzeczywistości. Bardzo proszę, panie profesorze. A ja państwu dziękuję za uwagę i oczekuję, że zarówno dzisiaj będziemy mieli owocne, twórcze dyskusje, rozmowy, jak i jutro. Zapraszam też serdecznie na jutro. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze raz bardzo serdecznie państwa witam na pierwszej sesji wykładowej. I jako pierwszego, tak jak już zapowiedział pan profesor Tomala, proszę pana profesora Eberharda Makosza, prezesa Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych. Wiemy wszyscy, jakie znaczenie pan profesor ma dla naszego sadownictwa, ile zrobił, również jakie znaczenie ma nasze Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych. Także witamy bardzo serdecznie i bardzo proszę o wygłoszenie tematu na temat kierunki zmian na rynku jabłek w obliczu kryzysu rosyjskiego. Bardzo proszę.